zabawy, zupełnie inny format przeżywania tego. Moim zdaniem dla mnie bardziej odpowiadająca. I tak samo Sylwester, zaczęłam szukać jakichś sposobów, żeby ten Sylwester przeżyć też w formie trzeźwym. Myślę, że może nie jest problem, szczególnie jeżeli ktoś umie zachować umiar i wie, kiedy przestać. Jest ten umiar, wie, kiedy przestać, to może nie jest problem, ale ogólnie jest gdzieś ten dystans, że zawsze jest namawianie do tego alkoholu, jest ten dystans, jeżeli osoba już jest pod wpływem alkoholu, a osoby całkowicie trzeźwe, no gdzieś tam widać tą różnicę. Dużą pomocą jest wodzirej, bo wodzirej wchodzi zamiast alkoholu. No i wtedy ludzie często zapominają o tym, że się stresują, że nie znają nikogo, że są sami. My jesteśmy też wodzirejami wesel i zabaw bezalkoholowych. Bardzo cenimy sobie takie bale, bo ludzie są bardzo religijni, są przy Panu Bogu i bardzo otwarci na różne tańce integracyjne, zabawy i muzykę. Trafiają tu ludzie, którzy zgodzili się na przykład swoim żonom przyjechać na taki Sylwester, bo wiedzą, że na niektórych Sylwestrach no, pociągnęli za dużo, tak? I żona mówiła, może byś pojechał ze mną na takiego Sylwestra, szczęśliwi razem wrócimy po pięknym tańczeniu do domu, szczęśliwi pod pachę, samochodem, ty za kierownicą.